Lwy kochane, lwy słoneczne, ascendentalne i księżycowe. Witam was serdecznie. Nazywam się Izabela Kiełbowska i zapraszam was do mojej interpretacji tarota Drogi Rozwoju na jesień. Przygotowałam dla was 6 kart. Co ciekawe, mamy tu jedną kartę, która zasadniczo nie jest kartą tarota. To jest taka niejako reklamówka. Zwykle tarociści starają się wyjmować tę kartę z talii przed rozkładaniem kart, ale tym razem ona została. Uważam, że nie ma takiego zwierzęcia jak przypadek, w związku z czym także do tego się odniosę. I odniosę się już na początku. Uważam, że ona pojawiła się w tym rozkładzie, ponieważ czegoś tutaj brakuje. Może czegoś nie wiemy, coś jest jeszcze niejasne, jest jakiś element, o którym do końca powiedzieć nie mogę. Coś, co na samym końcu pojawi się, wyjdzie. Albo będzie jakąś taką właśnie ukrytą sprawą, brakującą sprawą. Coś czego nie ma. Tak? To jest te czytanie na jesień, no, więc to może być pod koniec jesieni, blisko zimy i w zimie może dopiero się okazać, o co tutaj chodzi. Jeszcze mogę wspomnieć o tym, że to jest taka jakby trochę reklamówka, tak? Więc może to ma związek z jakąś taką reklamą, jeszcze odwrócona jest ta karta, w związku z czym może to dotyczy jakichś ulotek na przykład, jakiejś formy reklamy, która jest gdzieś tutaj zaburzona. Może coś nie dociera, może ktoś się skupia na jakichś takich różnych ulotkach. Ale tu nie powinno być to nie o to chodzi. I może ma to związek z jakimiś sprawami międzynarodowymi, ale no to tak jak mówię, to nie o to chodzi, to w ogóle tej karty nie powinno być. Więc coś tu jest, jakaś sprawa niewidoczna, albo czegoś brakuje w tym rozkładzie. Słuchajcie, zastanówcie się, czego brakuje w jesieni, czego cały czas brakuje, czego cały czas nie ma, tak? To nie jest jasne, o co chodzi. Może trudno będzie uchwycić, trudno będzie stwierdzić, o co chodzi, ale jest tu jakaś niewiadoma, coś czego nie ma, coś czego brakuje. I jest coś zamiast, tak? Ta karta jest zamiast, tutaj gdybym ją zabrała, to byłaby, tu coś powinno być, tak? I jest coś zamiast, jakiś zastępnik, jakieś zastępstwo, coś czego tu w ogóle nie powinno być. Czego w ogóle nie powinno być? Ja wam na to nie odpowiem, ale może potraficie to wyczuć. A czucie będzie istotne w tej porze roku. Czucie będzie istotne, ponieważ macie w rozkładzie królową kielichów, a królowa kielichów to jest kobieta, najprawdopodobniej kobieta, aczkolwiek to może być ogólnie taka energia żeńska, uważana za żeńska, taka miękka energia, tak? Archetypowo kojarzona z kobiecością. I to tutaj to jest kobieta, która zarządza emocjami, to jest królowa. Ona emocje posiada, ona emocji ma dużo, ona uczuć ma dużo. To nie znaczy, że to jest kobieta, jak ją rozpoznać, tak? To nie znaczy, że to jest kobieta, która jest, prezentuje się jakoś okazale, tak? Wy jesteście lwami, w związku z czym lew często prezentuje się tak właśnie po królewsku, może mieć różne błyskotki, jakieś kosztowności, lubi coś takiego, ale tu nie o to chodzi. Ona jest cały czas królową, pomimo że może być w koszuli nocnej, owinięta kocem i trzymać w ręce kubeczek, siedząc na swoim fotelu, gdzieś w swoim królestwie emocji. Ale to cały czas jest królowa, to jest osoba, która
emocje posiada. Emocje może wzbudzać, może, ale to nie są takie emocje, które sieją jakiś zamęt czy ferment. Ta karta jest, zaznaczam, w pozycji prostej. To jest pozytywny wymiar królowej kielichów. To są dobre emocje, to są takie emocje opiekuńcze, to może być taka dobra, pozytywna uczuciowość, emocjonalność. To jest królowa pełna emocji, nosi koronę, ale to nie znaczy, że to jest... To nie jest taka królowa, tak jak już wspomniałam, w której ważne jest, jak najważniejsze jest to, jak ona się prezentuje, w sensie, czy jest, to nie jest kobieta, która jest jakaś, której, gdzie najważniejsze jest na przykład to, że ona jest, nie wiem, seksowna, albo że jest energiczna, albo że jest mądra. Tu najważniejsza jest jej emocjonalność, ten włos tutaj rozwiany, tak, ten luźny ubiór, który faktycznie wygląda trochę jak jakaś koszula nocna, czy jakaś, mi się kojarzy to jeszcze trochę z jakąś taką... albo może coś. To jest jakiś luźny ubiór, ale to, że ona jest wygodnie rozparta w tym fotelu, nie umniejsza jej godności. Ona jest... Ona to wszystko posiada w sobie i potrafi zarządzać... Trzyma te emocje, zobaczcie, ona trzyma kielich. Ona trzyma ten kielich bardzo... ona trzyma go jak swoją własność. Ona trzyma go stabilnie. Ona, to jest, zobaczcie, ten kielich jest naprawdę duży. Jest naprawdę duży kielich. To może być dosłownie, słuchajcie, w waszym otoczeniu osoba, która chodzi na przykład z dużym kubkiem. To może być na przykład słoneczna raczyca. Ja jestem słoneczną raczycą i jakby mi ktoś mój kubeczek zabrał, no to tak to trochę niefajnie. Ja cały czas chodzę gdzieś z kubeczkiem. Zobaczcie, gdzie jest, może być wokół was gdzieś taka kobieta, która chodzi z tym kubeczkiem, owinięta jest jakąś płachtą, musi być jej ciepło, musi być jakaś taka owinięta, opleciona tymi emocjami, otoczona, musi być jej miękko, ciepło, bardziej ciepło, tak? I to jest sfera, w której ona może się realizować i realizuje się. I tę królową możecie odnaleźć w sobie lub w swoim otoczeniu, albo jednocześnie w sobie i w swoim otoczeniu. To będzie osoba, która na samym początku jest ważna i jest tutaj z przodu, można by powiedzieć. Jest powiązana z odwróconą dziesiątką mieczy. Odwrócona dziesiątka mieczy... Słuchajcie, zaschło mi w gardle. Już nie będę wam pokazywać tego mojego kubeczka, ale muszę się napić. Dziesiątka mieczy odwrócona, słuchajcie, co tu jest? Tu się coś wydarzyło. Ja sądzę, że coś mogło się wydarzyć już nawet w lecie. I to niejako promieniuje, rozchodzi się na jesień. Idzie, może to był koniec lata, może nawet wcześniej, ale coś tu się działo. Sądzę, że także tutaj z pozostałymi, z innymi tutaj, dwiema innymi kartami mogło być tak samo i także tu z dziesiątką kielichów także mogło być. Sądzę, że tu się coś działo i teraz coś tu jest poobracane w jesieni. Wygląda na to, jakby doszło do jakiegoś przybicia albo rozcięcia. To mogła być po prostu, no to nie jest tak po prostu. To mogła być jakaś operacja. To może być tak, że dosłownie mogło nastąpić rozcięcie klatki piersiowej, czy tutaj z przodu, tak? Tu jest osoba, która leży na jakimś postumencie, może to być stół operacyjny. Tutaj mogło nastąpić do rozcięcia w różnych miejscach i teraz ta osoba
tutaj leży i będzie musiała jakoś próbować wyjść z tej pozycji, choć to nie jest proste, tak? Tutaj sprawa niewątpliwie była i jest poważna. Za tą osobą, za tym leżącym mężczyzną rozpościerają się ciemne chmury. Na innych ilustracjach dziesiątki mieczy bywa, że te chmury już się rozchodzą. Na tej akurat ja widzę, że te chmury cały czas się kłębią. To jest, to jeszcze się nie rozchodzi, kochani. To jeszcze nie. Nic nie trwa wiecznie, ale to się nie rozchodzi. Tu jest całe kłębowisko tych chmur. Co to jest? To mówimy czasem, że zbierają się ciemne chmury, na przykład, tak? Jakieś kłęby gdzieś są. Coś się tutaj kłębi i to coś ciemnego, coś, co zasłania światło. Coś nas tutaj tak przybiło, że nie można działać, nie można się nawet ruszyć, nie można nawet wstać. Ktoś tu leży, może na stole, może na ziemi. Coś wyraźnie przybiło i uderzyło w wielu miejscach jednocześnie, albo zaraz po sobie, jakby w rzędzie. Cały pakiet różnych uderzeń. To mogą być po prostu myśli, to mogą być słowa, a to może być też atak innych osób. To mógł być jakiś atak, tak? To mogła być po prostu ta operacja, która musiała nastąpić. I teraz trzeba będzie jakoś wyjść z tego, z tej nieruchomości, z bycia takim przybitym, leżącym. Ponieważ to jest dziesiątka. W dziesiątce to już jest kres. To już dalej. Dla mnie dziesiątka mieczy to czasem jest taka trochę mała śmierć, ale ta osoba tutaj nie umarła. To jest taka sytuacja, w której myślisz sobie, miecze to są często myśli, że gorzej już być nie może, i faktycznie zasadniczo tak jest. I teraz trzeba by było tę sytuację odwrócić, tak? Co prawda. Słyszałam taką anegdotę o tym, jak pracownik socjalny spytał znajomego, co się dzieje po tym, jak ktoś spada na samo dno, tak? Czyli leży już na samym dnie, na samym został totalnie przybity i rozbity i pocięty i już jest niejako kres. Co się dzieje? Czy ta osoba wstaje, może tylko powstać? Tak mówimy zwykle, tak? Już kto sięgnął dna, leży, jest na samym dnie, na samym końcu, to jest już ostateczność, to można już tylko wstać. No i w tej historii, w tej anegdocie pracownik socjalny odpowiedział: nie, to nie jest tak, że on wstaje, on przebija to dno i leci jeszcze niżej. W związku z czym tu macie do wyboru niejako, czy odwrócicie tą sytuację, spróbujecie ją tak odwrócić, żeby jakoś uwolnić się z tego najgorszej sytuacji, najgorszych okoliczności, czy po prostu sami nabijecie się na te miecze jeszcze bardziej. Tak? Jakby ciężarem własnego ciała, czy to was przebije już na wylot? A może te miecze wysuną się z waszego ciała i was uwolnią? Zostaną rany, które będą musiały się zabliźnić. Nie mówię, że to jest tak od razu, ale może być tak, że one po prostu wysuną się, tak? Na to trzeba zwrócić uwagę. Sądzę, że. Tu trzeba mieć na to baczenie. Sądzę, że to może dotyczyć was samych, ale może też dotyczyć kogoś w waszym bliskim otoczeniu, kto stanie się postacią centralną w jesieni, kimś najważniejszym w tej porze roku, albo może być to taki clou sytuacji, tak? Najważniejszy element całej sytuacji jesieni, takie poczucie, że musimy wyjść z jakiegoś przybicia, bo jak nie, to sami jeszcze nadziejemy się bardziej, tak? Aczkolwiek no myślę, że jest spora szansa, że te miecze wysuną się.
ten mężczyzna nie wygląda na takiego całkiem jeszcze ostatecznie przybitego. On tutaj ma mięśnie napięte, pięść ma zaciśniętą. Kolano jest zgięte, ale ono nie jest tak, że tutaj już wszystko opadło, opadł z sił. I te miecze, one uderzają go od przodu. On widzi, co się wydarzyło, kto go rozcina, kto go atakuje, czy co go atakuje. To jest przed jego oczami, on to może zobaczyć. W niektórych taliach karta dziesiątki mieczy jest przedstawiona, jest taka i na niej ilustracja osoby, jest ilustracja osoby, która leży twarzą do ziemi, a miecze uderzają w plecy, tak? Jak Brutus, który uderzył sztyletem w plecy Cezara i ty, Brutusie, przeciwko mnie. To nie jest tak, że ten cios jest całkiem niespodziewany albo nie jest widoczny dla osoby, która te ciosy dostała. Tutaj tych ciosów było dużo. Jeżeli zranił przyjaciel, jak taki Brutus, to już to uderzenie było widoczne. To widać było twarzą w twarz, zostało to wykonane, to cięcie, to uderzenie. I teraz pozostają dwie drogi. I ja nie wiem, co się do końca wydarzy. Dowiemy się w zimie, jaki będzie dalszy ciąg tej historii. Ale tu trzeba uważać na to, żeby samemu nie nadziać się jeszcze bardziej na te miecze. To mogło być tak, że ktoś nas tak zranił, że już leżymy i już nie mamy nawet siły, tak mówi się czasem, że ktoś leży i kwiczy. Tu już nawet nie ma siły na to, żeby kwiczeć z grubsza. To po prostu się leży. Może trzeba poleżeć trochę dłużej i poczekać, aż te miecze wysuną się. Uważać, żeby nie nadziać się na nie bardziej. Trzymać się tego sufitu, niejako tego, bo tutaj teraz to wygląda, jakby to był sufit. Trzymać się tego, co jest wyżej, jakby z tyłu, za nami gdzieś. I uważać, żeby nie patrzeć tylko, można mieć świadomość, ale uwaga, żeby nie skupić się na tych ciemnych chmurach, które zebrały się wokół. Tę sytuację można odwrócić. Albo ona się może jeszcze pogłębić. Myślę, że trzeba skupić się na tym, żeby ją odwrócić. I w tym odwróceniu może mieć swój udział królowa kielichów. Nie wiem, kim królowa kielichów jest dla was. Ona może pełnić różne role i pojawiać się w różnych formach. To może być ktoś, kogo znacie bezpośrednio, kto jest blisko was, kogo znacie osobiście. To może być także ktoś, z kim zetkniecie się, tak jak tutaj stykacie się ze mną poprzez kanał na YouTubie, albo ktoś, o kim przeczytacie, ale to jest ktoś, kto zwraca się w waszym kierunku. To jest osoba, która nie odwraca się od was, tak? Zwróćmy uwagę, bo mogłoby być przecież tak, że to wy musicie się skierować do niej, a jesteście za jej plecami, albo mogłoby być w ten sposób, że taka królowa pełna emocji odwróciłaby się emocjonalnie od was, albo robiłaby, że tak powiem wam, jakąś tutaj aferę emocjonalną, ale i odwracała się i to tu byłoby to przybicie związane na przykład z tym odwróceniem, albo odwrócenie przybicia związane z tym odwróceniem. Wiem, że to dość skomplikowane, ale tu to jest, ta kobieta jest zwrócona w waszym kierunku. Coś może wam ma do przekazania, może do przekazania ma wam ten kielich.
I co wy z tym kielichem zrobicie? Czy to jest tak, że to jest. To jest ten kubek, który podaje się, kiedy już nie masz siły wstać. Tak czasem mówimy, kto mi przyniesie szklankę wody, jak będę chory. I to jest ktoś, kto tę szklankę wody może przynieść. To może być ktoś, kto zaopiekuje się wtedy, kiedy leżymy i jesteśmy tak bardzo przybici, i to zaopiekowanie się może pomóc w uwolnieniu się z tego przybicia, z tego pokrojenia, tak, z tych ran. Ale to nie jest jeszcze najgorsze, znaczy w dziesiątce kielichów zasadniczo to jest tak, że zwykle gorzej być nie może, ale to najgorsze nie jest tak bardzo złe, jak mogłoby być jeszcze, gdybyśmy mieli inną talię, inne karty. Bywa, że tu krew wypływa i, tak jak mówiłam, osoba leży twarzą do ziemi. Nie, tu osoba, ten mężczyzna leży i patrzy i widzi, co się dzieje. To może wydawać się, że to niewiele pomaga, ale jednak trochę pomaga, bo to jest pewna świadomość, tak? To jest uzyskanie pewnej świadomości tego, co tutaj się dzieje. Z czym to jest jeszcze powiązane, kochani? To jest powiązane z ósemką pentakli. Tutaj w pewnym momencie znaleźliśmy się naprawdę w lesie. Zobaczcie, osoba tu, to może być kobieta, to może być mężczyzna, najprawdopodobniej kobieta, ale to nie ma takiego dużego znaczenia. Ta postać jest tu mocno zakryta. Znajduje się w lesie i coś tu majstruje przy tych latarenkach. Trzyma w ręce śrubokręt i coś tutaj z nimi robi. Może coś skręca, żeby one mogły oświetlać, żeby one mogły błyszczeć. Robi dużo różnych takich latarenek. Ogólnie ósemka pentakli często pokazuje osobę też, która wykuwa monety. Ta postać tu robi kolejne latarnie. Ona przynosi jakieś światło. To może być jakieś światło mądrości, to może być jakieś narzędzie, które jest potrzebne. Komu jest potrzebne światło? Słuchajcie, kto może nieść światło? Kochani, pustelnik. W karcie tu, jako lwy, nie musicie być pustelnikiem. I tak nawet bym powiedziała, że lepiej by było wyjść z tego lasu i nie być pustelnikiem, nie być osobą, która siedzi w lesie i tylko tutaj przygotowuje te latarnie, ale słuchajcie, nic się z nimi tutaj nie dzieje. One są niewidoczne, tu nikogo nie ma. Te latarnie potrzebne są pustelnikowi. Słuchajcie, jak wyglądają karty pustelnika? Tak, tak, tak. Słuchajcie, to jest osoba, to jest mędrzec, który niesie światło. On potrzebuje tej latarni. On nie wytwarza tej latarni. Światło może być jego, on może to światło zapalać, ale on potrzebuje latarni. Ktoś potrzebuje, żeby ktoś mu zrobił te latarnie, tak? Niezależnie gdzie on idzie, w jakiej jest przestrzeni, czy jest na szczycie wzgórza, czy gdzieś tutaj między wzgórzami czy piaskami krąży, czy stoi na jakimś postumencie, trzymając te latarnie. Wy możecie, może, albo wytwarzaliście może coś, może robiliście coś, takie latarnie dla pustelników. I teraz o co chodzi? Albo te latarnie nie są w stanie dotrzeć do pustelnika, a może przestaliście je robić? Tacy byliście wkręceni, jak z tym śrubokrętem w ręce, a teraz co? Już nie jesteście tacy wkręceni w to wszystko. Nie robicie już tego, co jest wasze. Tu osoba chce robić swoje. W ósemce pentakli osoba chce robić swoje, ale tu jest odwrócenie. Ona już nie robi swojego. Może to jest jakaś własna działalność. Ona miała jakąś własną działalność, a teraz już ta działalność tak nie idzie. Może trzeba by było coś obrócić, zmienić trochę profil działalności, zmienić przestrzeń, w której się jest. Nikt nie widzi tego, co macie do dania. Słuchajcie, jeżeli przygotowujecie na przykład jakiś produkt, i on jest dobry,
No to musicie jakoś wyjść z tym produktem, żeby go pokazać. Tak jak na przykład tutaj na YouTubie, może warto wyjść, tak? Coś tu trzeba odwrócić, a może ten produkt wam się trochę popsuł. Coś tu się obróciło i trzeba to z powrotem naprostować, żeby znowu robić swoje. Może nie możecie teraz działać. Może z produktem jest wszystko ok, ale wy nie bardzo możecie działać, bo nie możecie znaleźć na przykład dobrej przestrzeni, żeby zaprezentować to, co wytwarzacie, to, co robicie. A to jest przydatne, to jest istotne, to jest coś, co dzięki czemu pustelnik może nieść światło. To jest coś ważniejszego, to jest coś dla czegoś większego. Ale w tym miejscu to światło trochę się marnuje. Nikt go nie widzi. Trzeba to obrócić tak, żeby może było już fajnie, już było dobrze. Może już było tak, że już można było światło nieść. Może te karty były w pozycji prostej, ale coś się poobracało i teraz znowu trzeba to naprostować. I to odwrócenie jest niewątpliwie powiązane z dziesiątką mieczy. Może jeżeli ktoś przeszedłby operację, to nie jest to dziwne, że w danym momencie nie może pracować. A może jest jakaś szersza operacja, tak? Coś się dzieje, są jakieś zmiany, jakieś redukcje, i nie można pracować, tak? Może ktoś właśnie nie może robić, nie może, tu jest w tej karcie jakieś w pozycji prostej, ósemka pentakli, to człowiek robi swoje i to jest okej, i to jest w porządku, i to robi coś sensownego, coś przydatnego, coś wartościowego, a tutaj nie można po prostu usiąść i robić tego, co się chce, albo tego, co byłoby dobrze, do czego ma się dryk. Zobaczcie, ile ona już zrobiła tych latarni. Jest w stanie robić jedną za drugą. Ale w tej chwili jakby nie była w stanie. Zwykle jest, słuchajcie, tu jest ta możliwość, tu jest ten potencjał, żeby robić swoje. Ale w tej chwili jest z tym taki problem. Ogólnie jest, tak? Nawet jeżeli warunki są trochę niesprzyjające, siedzi gdzieś pod jakimś drzewem na jakimś kamieniu, ale ona ma tę umiejętność, ma ten swój warsztat, ma fach w ręku, ma jakąś umiejętność, i to wygląda, jakby to już jej nie sprawiało trudu. Ona leci jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim, i to po prostu idzie i świeci się i. Ale tu musi być zmiana. Jeszcze mamy tu dwie karty wokół, które niewątpliwie wiążą się z tym odwróceniem, tak? To jakby odnoszę wrażenie, to jest tu i tu są najważniejsze elementy. Najważniejsze elementy. Tu jest podstawa, ale chodzi trochę o to. Jedno może wynikać z drugiego i być ze sobą bezpośrednio powiązane. Rozwiązując jedno, jest szansa, że rozwiążecie i drugie, ale nie możecie rozwiązać jednego bez drugiego. Tu trzeba działać całościowo. Tu jest wzajemne powiązanie, tu jest jedno wynika z drugiego, jedno jest podstawą, drugie jest może jakimś takim efektem, jedno rzutuje na drugie. Mamy jeszcze. Dobrze, dodam jeszcze tak. To jest szczególnie ważne. Zastanówcie się, może, jak robić swoje. Nie mówię, że to będzie w jesieni proste i od razu realne i możliwe i do wykonania.
Może być tak, że to będzie dopiero później. Ale warto, to i tak przyjdzie, więc warto się na tym skupić i skoncentrować, jak robić swoje i jak odwrócić tę sytuację, tak? Jak wyjść z tego przybicia. To jest ważne. Są tu jeszcze takie sprawy, które wydają mi się trochę pobocznymi, ale koniecznie trzeba zwrócić na nie uwagę, one tutaj są, tak? Więc to są rzeczy, które gdzieś tutaj wyjdą, pojawią się i trochę postawione na głowie, trochę odwrócone, trochę nie takie jak trzeba. Kochani, to jest dziesiątka kielichów, to znowu są emocje, ale one są właśnie tu odwrócone. O tyle, o ile królowa kielichów jest w pozycji prostej. To dziesiątka kielichów już jest odwrócona. Kielichy to są często nasze uczucia, emocje, jakieś takie emocjonalne powiązania, relacje takie emocjonalne, sprawy emocjonalne. No już jaśniej nie potrafię w tej chwili. Te emocje są w dwóch różnych miejscach. I jeśli są ze sobą powiązane, to tylko pośrednio. I one są bardzo daleko od siebie. Te emocje królowej kielichów są bardzo dalekie od tej dziesiątki kielichów. Gdzie są? Gdzie, jeżeli macie tę osobę, która jest królową kielichów lub stronę was samych, która jest królową kielichów, to ona jest bardzo daleka od tej dziesiątki kielichów, od tej sytuacji tutaj. A co tutaj mamy? Dziesiątka kielichów to często jest nasza rodzina, ale rodzina w sensie relacji emocjonalnych. Tutaj, gdyby dziesiątka kielichów była w pozycji prostej, to byśmy stwierdzili, że jest super. Moglibyśmy tak stwierdzić, bo zaraz wszyscy będą się przytulać i zaraz będzie fajnie, zaraz będzie dobrze, zaraz będziemy razem, tak? Ocean wody, ocean pozytywnych emocji. Nieważne, że nam te tutaj togi gdzieś nasiąkają. Niech nasiąkają, musi być ciepło w takim razie, jeżeli nam to nie przeszkadza. Jesteśmy razem, tu zaraz będą się osoby chwytały za ręce, dzieci, przytulamy się, jest super, tak? Emocjonalnie pełna obfitość, tu tęcza. Księżyc w pełni, pełnia. Księżyc jest także powiązany z emocjami, rządzi znakiem raka, który jak najbardziej jest znakiem bardzo emocjonalnym, taka królowa kielichów. Gdyby to było tak, to albo obok siebie, no to tak jakby jedno drugie by wspierało, albo byłaby jakaś zależność, ale nie, to jest bardzo daleko. Jedno od drugiego jest bardzo daleko. Jeżeli spotkacie gdzieś te królowe kielichów, to ona nie ma nic z tym wspólnego prawdopodobnie, albo bardzo pośrednio jest powiązana. Jakąś zawiłą drogą z tym wszystkim. I jeżeli ta karta jest odwrócona, słuchajcie, ja mam wrażenie, że ta rodzina jest jakaś taka oderwana od rzeczywistości. I jakaś iluzja dobrej emocji, dobrych powiązań rodzinnych, gdzieś takiej pełni emocjonalnej, to nawet nie zawsze może być rodzina, a dosłownie, ale powiedzmy, na przykład czasem jest firma rodzinna, tak? Na przykład. I to jest iluzja takiej rodzinnej atmosfery. To jest taka pseudo-rodzinna atmosfera, taka pseudo-emocjonalność. Może te emocje niby są, ale de facto, jak już trzeba coś zrobić, trzeba zabrać się do konkretów, no to oni są gdzieś z tyłu, gdzieś z tyłu są za tym. Zobaczcie, tu ktoś próbuje coś zrobić, a oni są gdzieś za plecami w swoim świecie pokręconym, odwróconym. Jakaś tu jest tęcza wieczorna na tle księżyca. No tak, to ja tu widzę grubą iluzję i może nawet nieświadomość. Tak, za plecami jakaś jest nieświadomość pokręconej sytuacji rodzinnej, może jakiegoś zagmatwania. Choć czuję, że to jest sprawa poboczna, ale ona jest tak jakby, zobaczcie, ona jest za głową, ona jest gdzieś z tyłu, gdzieś z tyłu siedzi za tą naszą głową. To jest coś, czego nie możemy tak po prostu zobaczyć. Nawet jakby się ta osoba odwróciła, to za sobą ma drzewo i tak niewiele zobaczy. Może spróbować jedynie wyczuć w jakiś sposób, że sytuacja jest...
nie taka, jaka powinna. I jeszcze ta dziesiątka kielichów wiąże się z czymś niedookreślonym, z jakimś brakiem, czegoś tu nie ma. Słuchajcie, tu jest jakiś brak, te sytuacje odwróconej dziesiątki mieczy i dziesiątki kielichów łączy jakiś brak, jakaś pseudoreklama. Tutaj czegoś nie mam. No, tu jest jakieś. Jeszcze ta ósemka pentakli też łączy te sprawy, tak? Więc no tu czegoś. Tu jest jakiś brak. Tu dla mnie wyraźnie czegoś nie ma. To jest coś, co liczyliśmy na to, że nie wyskoczy. No dobra, ja niby wiedziałam, że gdzieś ta karta chyba jest między tymi kartami, ale już tam stwierdziłam, ach, nieważne, on pewnie nie wyskoczy, a wyskoczyła. Tylko dla lwa, zwracam uwagę, tylko dla lwa, ale wyskoczyła. Więc nie możemy zignorować tego faktu, że coś może liczyliśmy na coś trochę żeśmy zignorowali, może trochę żeśmy coś zlekceważyli, nie zadbaliśmy o coś, nie zadbałam o to, żeby wyjąć tę kartę z stali, bo mówię, aj, przecież i tak, jakie jest prawdopodobieństwo, że trafię na tą kartę? No, może było małe, ale okazało się, że jednak. Trzeba coś wyjąć może z rozkładu. Albo czegoś nie ma, albo właśnie coś tu powinno być innego, i teraz przez to, że coś, czego tu nie powinno być, jest i czegoś innego brakuje. Słuchajcie, co jest w waszym życiu takiego, co gdzieś tam się plącze, tak jak u mnie plątało się między kartami, gdzieś tam się plącze i wydaje wam się, że to nie wyjdzie. A jednak wychodzi i zabiera czemuś miejsce. I to jest rzecz, która może wyjść na samym końcu i być punktem wyjściowym do kolejnej pory roku. Tak może być. Zwróćcie na to uwagę. To jest powiązane z dziesiątką mieczy. Królowa kielichów i ta oto radosna karta nie wiadomo co. Coś jest blisko i jeszcze z tą rodziną powiązane. Jeszcze mamy tego króla buław, który zupełnie jest daleko od tej niejasności. Zupełnie jakby albo nie ma nic wspólnego z tym, albo to tak jakby to też jest jakiś element, który jest bardzo gdzieś od niego odsunięty. On odsuwa, może on odsunął to od siebie jak najdalej, jak się da, jak najdalej w przyszłość. Tym się nie będę zajmować, tak? A przy tym nie królu, tylko rycerzu buław jest królowa kielichów i ona jest blisko. Może ona w jakiś sposób ma nad głową i ma jakąś takie, ma nad swoją głową kogoś, kto sam jest postawiony na głowie. Tak, to może być tak, że gdybyście wy na przykład byli taką królową kielichów, to moglibyście mieć na przykład kogoś nad sobą, jakiś rodzaj przełożonego na przykład, który jest takim królem, królem. O Jezu, może ma coś sobie z króla, jeżeli nie mogę się powstrzymać, żeby mówić o nim jako o królu. Może on zachowuje się trochę jak król, tak, ale jest rycerzem. Czuje się, zachowuje się, może to jest jakiś taki przełożony jak na przykład kierownik, a zachowuje się jakby już był całym właścicielem firmy. Albo nie wiadomo kim jeszcze. On działa tak, działa w sposób może nadmiernie ognisty jeszcze do tego, ten nasz rycerz buław i jest nad tą królową kielichów i albo właśnie jego działanie się skończyło. Zobaczcie. Rycerz
Buław. W tej ilustracji, zobaczcie, to mamy jakąś dumną postać, jakiegoś mężczyznę, który pokazuje, jaki on ma płomień, jakie ona ma działanie, jaki, to jest wręcz magiczne działanie. To jest cały ogień, z ręki mu ten ogień wychodzi, jak zobaczcie, jaką ja mam moc sprawczą, tak? Co ja mogę zrobić? Jak ja mogę zawalczyć? I siedzi na tym wielbłądzie. No, powiem wam, że to jest tak trochę dość karykaturalne, ale trochę zabawne wręcz, teraz jak na to patrzę. Myślę, że ten rycerz trochę się może pogubił, trochę przesadza. Tak jakby pokazywał, jaką on ma moc sprawczą, jadąc tym swoim wypasionym samochodem na przykład, tak? To może być wypasiony samochód z jakimś takim zwierzęcym znaczkiem na przykład, jakiś zagraniczny, albo wytrzymały, jakiś taki wyjątkowy. No słuchajcie, kto ma wielbłąda w naszej... To tak jakby dla większości pewnie osób, które, jeżeli nie dla wszystkich, które będą słuchać, dla was, którzy słuchacie, to jest temat taki dość mocno egzotyczny. Wielbłąd, tak? Wycieczka na wielbłądzie albo posiadanie własnego wielbłąda. Takie mam wrażenie, że takie mam teraz skojarzenie, jak o tym mówię, to... No to może być ktoś, kto pali kamele, albo palił kamele i musi rzucić. Tak mi teraz się skojarzyło, kochani. Taki kierownik, który wychodzi na tego papierosa, taki dumny z siebie i zadowolony. Kochani, no i niewiele robi, no. Trzeba tę sytuację odwrócić. No, przepraszam, ale trudno mi jest się nie śmiać, bo to jeszcze jak jest to odwrócenie, to może to odwrócenie sprawia, że to się staje no, prawie śmieszne. Gdyby nie, to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że gdzieś tu obok jest to pośrednio, gdzieś to jest. Wiąże się z dziesiątką mieczy odwróconych, więc to nie jest taka sytuacja miła i przyjemna, z której możemy się śmiać. Znaczy, możemy się śmiać, ale no nie można tak pozostać przy tym. To trzeba głęboko zastanowić się, co nas przybija i co z tym fantem zrobić, tak? Jak stać się rycerzem buław, który robi show, powiedzmy, który przyciąga uwagę, który zaciekawia, który mówi, kurczę, co to jest za zwierzę. Nie kurczę, tylko wielbłąd. Kurczę, mamy niedaleko, tak? Kurczę, wielokrotnie widzieliśmy, a to jest wielbłąd. To jest jeszcze jakiś płomień, jakąś salamandrę, coś ma na jego ramieniu. Jak to zrobić, słuchajcie? Jak odwrócić tę sytuację, żeby znowu być na przykład takim rycerzem buław? No, ten rycerz buław jakby idzie w kierunku tej ósemki pentakli, ale to... I ona widzi, tak? To jest świadomość, myślę, tego odwrócenia, tego rycerza buław. On niby gdzieś kroczy, ale może właśnie przestał gdzieś kroczyć, gdzieś zmierzać, bo karta jest odwrócona, więc może ten kroczył dumnie, a teraz już nie może. Teraz jest gdzieś tutaj przybity albo usiłuje z tego przybicia wyjść. Idzie do tej ósemki pentakli, no i co teraz? No. Niby ma swój własny płomień, ale idzie po jakieś światło. Może tak. Może jeżeli on pójdzie po to światło, wybierze się na tym swoim wielbłądzie gdzieś w jakąś taką zakręconą, odwróconą podróż do jakiegoś lasu. I to lasu nie takiego, nie takiej przestrzeni, którą zna, tak? Bo tu on kroczy po jakichś wydmach, po jakichś lasach, ma jakieś egzotyczne, w egzotycznej przestrzeni, piramidy, tak jakby jechał, jakby to były zdjęcia z Egiptu,
z wakacji w Egipcie. A teraz on musi pojechać gdzieś tutaj, gdzieś nie w miejsce, gdzie są okazałe budowle, które są, które mają jakieś takie szczególne znaczenie, tylko po prostu do lasu, gdzieś może w miejsce, gdzie jest jakaś izolacja. I tu jest, jak może jak tutaj dotrze do tej przestrzeni i spotka się w tej przestrzeni z osobą z ósemki pentakli, bo może być też tak, że jesteście na przykład tym rycerzem buław i musicie się spotkać z kimś z ósemki pentakli, z kimś, kto na przykład ma fach w ręku, ale nie bardzo może z tym coś zrobić w tej chwili i nie może jakby wyjść z tego. I może jeżeli się z nim spotkacie, to uda się, czy bądź z nią, odwrócić sytuację z dziesiątki kielichów. Albo spotkacie tę osobę i zorientujecie się, że ta osoba potrzebuje jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji, niejako sytuacji bez wyjścia. Ale to tylko wtedy, jeżeli to ta osoba będzie postacią kluczową dla was, tak? Więc jeżeli pomyślcie, z kim się utożsamiacie, kto jest najbliżej was w tym momencie, czy czujecie się, że jesteście królową kielichów, czy jesteście rycerzem buław, gdzie jesteście? Możecie być wszystkim naraz i możecie także spotykać osoby takie w swoim otoczeniu, albo tylko w pewnej części, tak? To na pewno się zrealizuje, ale jak? To zależy od waszego osobistego życia. To jest czytanie dla wielu lwów, dla księżycowych, ascendentalnych, słonecznych. Przyglądajcie się, kochani, już będę powoli podsumowywać, tak? Można by było długo, ale już powoli czas na podsumowanie. Ostatecznego podsumowania nie będzie. Takie jest moje podsumowanie, że ostatecznego nie będzie, bo coś tu jest niejasne i tu nie wiadomo, co jeszcze będzie. Tu jest coś, co będzie miało ciąg dalszy, tak? Jeszcze w lecie to planowaliście, ale wychodzi na to, że z tym waszym planowaniem niewiele wyszło, bo jesteście w lesie i trzeba z tego lasu jakoś wyjść. Tak się mówi czasem, jesteśmy z czymś w lesie, czyli jesteśmy jesteśmy daleko od tego, co chcielibyśmy zrealizować. Bardzo daleko i trzeba by było spróbować się pewnie zwrócić spróbować odwrócić sytuację tak, żeby móc to realizować, ale to nie stanie się od razu, nie stanie się w 5 minut i może jeszcze nie wydarzyć się na jesieni. Myślę, że musicie się niestety w pewnym sensie uzbroić w cierpliwość. Ja wiem, że to nie jest fajne, bo rycerz buław chciałby działać, chciałby już galopować na tym swoim koniu i gdzieś, a tutaj na wielbłądzie, ale rycerz buław jest od działania, tak? Ale tu działać nie bardzo może, więc może musicie się w jakimś sensie uzbroić w cierpliwość i tak trochę zwolnić. I może nawet zejść z tego wysokiego konia, gdzieś z tego wielbłąda, tak zejść trochę niżej do ziemi i usiąść przy ziemi, tak? Zająć się sprawami przyziemnymi. I troszeczkę bardziej powoli. Tak szybko się nie da. Kochani, zapraszam was oczywiście, żebyście subskrybowali, słuchali mnie i wysłuchali także innych znaków, wysłuchali ponownie. Ja wiem, że to nie jest wszystko takie proste, to o czym mówię. Takie dostałam informacje, że to nie jest wszystko takie proste, więc radzę wysłuchać więcej niż raz, bo nie wszystko tak od razu wchodzi do głowy. Ja też niektóre rzeczy rozważam, bywa już wielokrotnie i u was to się może przydać, bo nie widzę w tym rozkładzie dużo ruchu. Trzeba zatrzymać tego rycerza, bo jeżeli on jeżeli będzie działał, to będzie działał za bardzo, albo powinien działać mniej, tak sądzę, że. A potem dopiero ruszyć i działać znów dalej, tak?
Więc zachęcam Was, słuchajcie. Posłuchajcie sobie może jeszcze, co było w lecie. Jedno z drugiego często wynika, tak? A my słyszymy się w okolicy zimy, nie później, może i wcześniej. No i posłuchajcie też może coś o Waszych bliskich, może na przykład o raku, o słonecznej raczycy. To może być tak, że jest blisko Was ktoś, kto posiada nie tylko słońce, czyli jest tym słonecznym rakiem, tak jak mówimy, tak, że ktoś jest lwem, to znaczy, że ma słońce we lwie. To może być tak, że blisko Was jest ktoś, kto nie ma słońca we lwie, ale ma na przykład księżyc w raku. Znaczy, to nie ma słońca w raku, ale ma na przykład księżyc w raku, czy ascendent, i Wy nawet o tym nie wiecie. Poszukajcie osoby, która ma w sobie jakąś taką opiekuńczość, ciepło. Może warto dowiedzieć się, co u tej osoby też się będzie działo. Szczególnie, że raki miały w lecie także dziesiątkę mieczy, tylko że w pozycji prostej, więc były blisko spraw związanych z dziesiątką mieczy. Kochani, dziękuję Wam i do usłyszenia, do zobaczenia. Zaglądajcie tutaj na YouTube'a, na Facebooku też mnie znajdziecie. Nazywam się Izabela Kiełbowska i życzę Wam wszystkiego dobrego na jesieni. Cześć!